Ging deck the hall. But it's not a Christmas at all. I remember you were here and the fun we had last year. Christmas, the snow's coming down. Christmas, I'm watching the ball. Christmas, people around. Christmas, baby, please come home. They sing in deck the hall. But it's not a Christmas at all. I remember you were here and the fun we had last year. Christmas, the snow's coming down. Christmas, I'm watching the fall. Christmas, what a happy sound. Christmas, baby, please come home. Hello guys, witam cieplutko wszystkich, Zeb Bach z tej strony. Przywitałem was bardzo świąteczną piosenką. Autorem tej piosenki jest Darin Love. Wiecie, ona się Love nazywa tak samo jak Love. To samo słowo, to jest jej nazwisko, last name. I co jest ciekawego, ja bardzo polecam, jeżeli macie taką możliwość, poszukać na YouTube David Letterman Late Show, Late Night Show. To bardzo, bardzo znany show w Stanach od kilkudziesięciu lat. I od kilkudziesięciu lat ta pani śpiewa tam piosenkę. Tę właśnie. A więc to taka bardzo, bardzo świąteczna piosenka na przywitanie, bo klimat jest bardzo świąteczny. Na tyle świąteczny, że jesteśmy w stereo i w kolorze. Pamiętacie taką audycję w Polsce? Stereo i w kolorze. Stereo mieliśmy z radia, a kolorowy jak telewizor ktoś miał, to miał również i kolor, prawda? To takie czasy były. Więc tu jest mój kanał lewy, tu jest mój kanał prawy. Jesteśmy w totalnym stereo, specjalnie świątecznym. I oczywiście jesteśmy w kolorze. Witam was cieplutko, Zeb Bach. Najważniejsza sprawa, z którą przychodzę dzisiaj do was, to życzenia. Słuchajcie, jest świąteczny okres, więc bardzo, bardzo ciepłe życzenia, jak najlepsze życzenia bożonarodzeniowe. Przepraszam, ja wiecie, naprawdę są na Boże Narodzenie. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, prawda? Jak również na Nowy Rok. Wiecie, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby ten rok był lepszy niż mijający rok. Życzę wam ciepłych i udanych świąt. Takich, wiecie, ciepłych nie z pogody, tylko wiecie, stąd. Osobiście czuli tę atmosferę. A więc słuchajcie, a jeszcze szczególne życzenia dla Kausiego. Merry Christmas and Happy New Year, Kausi. Dziękuję ślicznie za twój support. Więc właśnie chciałem powiedzieć kilka słów o tych sprawach. Słuchajcie, więc moje ostatnie video zostało zablokowane, takie właśnie świąteczne. Więc usiadłem przed kamerą tutaj i sam osobiście. To może nawet dobrze, że tak się stało, bo prawda, mogę wam złożyć bezpośrednio życzenia osobiście, a nie przez jakąś pioseneczkę, prawda? Więc proszę zwróćcie tutaj to uwagę, tutaj to video zostało zablokowane tym czerwonym, prawda? Na cały świat. Anyone can see. Nie to jak public jest, ono nie jest public, ono jest, widzicie, ja mam zrobione public, no to mi na czerwono świeci. Na 24 osoby tylko dostały moje życzenia, nawet trzem osobom się to podobało. Dziękuję ślicznie. Więc to się tak dzieje, wiecie. To jest moje drugie video w historii kanału, które jest zablokowane. I mam jeden copyright strike. Słuchajcie, te rzeczy dostanie się za granie czyichś rzeczy, czyichś piosenek. Czyli jeszcze dwa copyright strike. Wiecie, co to znaczy, że mój kanał zostanie zablokowany jak to video. Jest jeszcze również coś takiego jak copyright claim. Ja tu mi nie dali copyright strike. Zablokowali na szczęście, to znaczy na szczęście dla mnie, na nieszczęście dla was, bo nie widzicie moich życzeń muzycznych, ale copyright claim również dostało. Copyright claim nie zamyka kanału. Ja mam ich bardzo dużo, wiecie, zwróćcie uwagę. Jeden, drugi, tu grałem Lennona, to mam copyright claim. Tu też jest następny. Ja mam około kilkudziesięciu już. Ja nie liczę tego, bo to jest, nie jest dość taka, wiecie, sprawa pocieszająca, więc te copyright claim rani mój kanał w pewien sposób. Więc słuchajcie,
chciałbym tutaj delikatnie wspomnieć o takiej rzeczy, więc jak prosicie mnie, Zeb, zagraj coś, pokaż jak coś grać. Tak, ja to lubię. Ja uwielbiam robić te rzeczy mnie cieszą, że mogę komuś pokazać. Zazwyczaj są to piosenki, które sam grałem lub znam i z chęcią do nich wracam. Z tym, że teraz ja to gram w ten sposób, że ja słucham tego nagrania, ja uczę się sam grać, prawda? Staram się być jak najbardziej wiarygodny w tym, co gram, żeby to przypominało prawdziwą piosenkę. I potem dzielę się tym z wami, prawda? I wy macie pan i ja również, ale w takich sytuacjach pojawia się właśnie taki copyright claim. Co to znaczy, że autor tego nagrania rości pretensje do mnie, że ja używam jego rzeczy. Jak to się odbija na mnie? Ja nie cierpię fizycznie, ja raczej odbieram w inny sposób, bo słuchajcie, domyślacie się, że ja jestem członkiem YouTube Partner Program, więc to jest zasada taka, że na moich filmikach grane są reklamy, firmy płacą za te reklamy. Znakomitą większość tych pieniędzy YouTube zatrzymuje dla siebie. I jakieś tam, prawda, rzeczy przesyła na mój account tutaj na YouTube, na Google Ads. Więc wiecie, ile YouTube mi przysyła, jeżeli ja mam copyright claim? Zgadnijcie. Więc po 10 miesiącach na jednym video ja mam 1,5 centa, czy nawet mniej. Ja nie chcę patrzeć, bo to są takie, wiecie, jak nie ma kabaretu, to ja idę to oglądać. Więc to są, wiesz, rzeczy bardzo humorystyczne. Znakomita większość tych pieniędzy jest odprowadzana z tych reklam do właściciela nagrania. Drugą znakomitą część zabiera YouTube, pozostawiając mi 1 cent czy 1,5 centa. To tak to się wyświetla, bo normalnie cent to jest setna, prawda? Dolara to tam jeszcze, prawda, że to nawet, co szkoda na tych, prawda? Więc takie rzeczy się dzieją. Słuchajcie, więc takie rzeczy się dzieją, jak ja gram na życzenie komuś. Więc ja to robię z wielką przyjemnością, bo to fajnie jest zagrać, fajnie jest komuś pokazać. Ja to lubię robić, ja lubię rozgryźć nagranie, żeby, prawda, co się tam dzieje, żeby nie sprzedać wam jakichś, prawda, rzeczy z powietrza. Ale jednak konsekwencją jest tego copyright claim, prawda? I to z tymi śmiesznymi kwotami. Więc słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa związana z moim kanałem, więc znakomita większość osób oglądających to są oczywiście moi, jak to się, subscribers z kraju, prawda? Ale kilka tygodni temu, bo wiecie, ja nie siedzę w tych analytics, ku memu zdziwieniu zobaczyłem, że 25% osób oglądających moje video to są osoby z całego świata, wiecie. A nawet swego czasu miałem taki komentarz, że dlaczego my cię nie rozumiemy, rób po angielsku. Więc ja chciałbym również z myślą o tych osobach zrobić od czasu do czasu video po angielsku. Więc będzie taka drobna zmiana. Ja planuję zająć się tym na poważnie w przyszłym roku, prawda, w 2022. I również w tym przyszłym roku chciałbym wprowadzić coś nowego. Więc słuchajcie, może zwróciliście uwagę, że pod moimi tymi filmikami zaczął się od pewnego czasu pojawiać taki napis zapraszający do odwiedzenia mego kanału Patronite. W tej chwili jestem bardzo zobowiązany, dziękuję ślicznie Kausiemu za support, dziękuję Kausi. To mi robi naprawdę. Jeszcze troszeczkę może będzie mnie stać, żeby kupić nowy mikser, wiesz, Kausi. Bo mój się krasznął. A więc to są tego typu, ja tego używam oczywiście przy robieniu filmików. Ja o tym wspominałem. Jak robię, że miks nam gra i cofamy sobie, no to ja z miksera. W tej chwili ja mam tu dużo miejsca, bo mikser jest już w zasadzie w śmietniku. Więc dziękuję ślicznie, Kausi, za twój support. No więc pojawią się video troszeczkę po angielsku, żeby te osoby też miały anglojęzyczne troszeczkę zabawy i fan, mam nadzieję. Jak również z początkiem nowego roku chciałbym wprowadzić członkostwo mego kanału, ale zanim to się stanie, jak widzicie, ja tego nie robię tak sobie za waszymi plecami. Chciałbym zasięgnąć waszej opinii, wiecie. Czego oczekujecie przede wszystkim? Czy nie będzie tu dla was jakieś takie, wiecie, nie okej?
A więc ja kieruję się tym, że, żeby, prawda, wesprzeć swój kanał, bo słuchajcie, ja powiem szczerze, przez ostatnie te półtora roku ja byłem skłonny przestać to robić, wiecie. Co mnie podtrzymuje na duchu w takich sytuacjach? Jedynie wasze komentarze. Tak. To bardzo ważna dla mnie rzecz. Słuchajcie, teraz już prawie po roku mogę powiedzieć, gdyby nie wasze komentarze, ja bym, nie wiem, jakbym zniósł śmierć w najbliższej rodzinie swojej, wiecie. Więc bardzo proszę o te komentarze, one są dla mnie bardzo budujące i bardzo nobilitujące. I chciałbym jednak wprowadzić pewne zmiany, wiecie. Mam nadzieję, że z waszą konsultacją uda nam się dojść do jakiegoś, prawda, konsensusu, jakiegoś rozwiązania, które okaże się najlepsze. Więc co się zmieni w 2022? Ja chciałbym, wiecie, wprowadzić członkostwo kanału. Nie mówię, że to będzie 1 stycznia. Może będzie 1 marca, ale chciałbym, żebyście się z tym oswoili, żebyśmy mieli dużo czasu, prawda, żeby przedyskutować tę sprawę. Ja zacząłem troszeczkę już tę sprawę, prawda, finalizować. Chciałbym dzisiaj przedstawić wam pierwsze takie bardzo drobne, jak na razie, a niewiele znaczące dla mnie, takie drobne rzeczy, z którymi będziecie mieli do czynienia, zapisując się, prawda, deklarując członkostwo, prawda, na moim kanale. Więc pierwsza sprawa, której nie mogę zmienić, to jest narzucone przez YouTube, więc YouTube oczekuje, że członek kanału będzie dotował ten kanał, prawda, więc ja postaram się ustalić. W tej chwili ja mam 5-6 zł miesięcznie. To jest continuous, to trzeba, prawda, powtarzać. Z tym, że to nie jest tak, że płacicie, prawda, za członkostwo, w zamian otrzymujecie tylko nic, wiecie. Więc ja przygotowałem specjalne rzeczy, zacząłem przygotowywać. Więc słuchajcie, pierwsza sprawa, która się z tym wiąże, to są tak zwane perks, czyli takie różne, prawda, fajne rzeczy, takie jak emotions and ikony przy was, czytnikach. Więc ja przygotowałem już, YouTube nie pozwala na początku tego dużo przygotować. Ja zrobiłem tylko ile pozwala w tym momencie, potem oczywiście będzie tego więcej. Więc będą specjalne emotions, tego typu, prawda? Ja już to porobiłem, więc może sobie zobaczmy, to są animowane, wiecie? Ja chcę, żeby to było fajnie. Więc na przykład ta sobie, o, zagrajmy ją, więc będziecie mieli coś takiego, prawda? Do dyspozycji, do wyrażania emocji, czy na przykład taką, prawda? Więc ja to zrobiłem do potrzeb YouTube. A w tym sensie, że ja chciałbym, żeby to było duże, wiecie, takie, żeby było widać z daleka, ale YouTube ogranicza rozmiary tego, więc musiałem się dostosować do tego, prawda? Oczywiście w miarę rozwoju tego mego członkowskiego kanału tych rzeczy będzie więcej. W tej chwili ja zrobiłem tylko, prawda, tak, ile YouTube pozwala mieć na start. Następną rzeczą, którą jest już znacznie ciekawszą, jest, wiecie, zwróćcie uwagę, to jest moja kostka, którą gram. Prawda? O, widzimy. I słuchajcie, jest, te kostki będą waszą ikoną, jeżeli będziecie w moim kanale, prawda? Więc pierwszą sprawą, pierwszym takim oznaką, że jesteście członkiem mego kanału, nowym, młodym, świeżym, prawda? Będzie zielona kostka, prawda? Prawda? Bo to właśnie mi się kojarzy, prawda? Może, że to zielone takie, świeże, rozwijające się, powiedzmy, jak roślinka zielona. Więc będzie zielona kostka. Z czasem, po miesiącu, ta kostka stanie się brązową kostką. Czyli tak jak brązowy medalik, medal, prawda? Po następnym upływie czasu ta kostka będzie srebrna. Taka. Przypominam, to jest to, o co gram, będziecie, bo to będzie przy waszych nikach. Jak ktoś ma nick Zębach na przykład, no to będzie kostka najpierw, a potem będzie wasz nick, którego używacie na YouTube, prawda? Z upływem czasu, po 6 miesiącach, słuchajcie, ja nie mogę tego zrobić szybciej, naprawdę chciałbym, to YouTube narzuca, po 6 miesiącach wasza ta kostka zrobi się złota.
prawda? Ta ikonka pszeniku, to po polsku chyba też ikonka, prawda? Zrobi się złota. I z upływem czasu następnym złota ikonka dostanie złotą koronę. Czyli te osoby, które już będą w kanale bardzo długo, będą miały tego typu nick, prawda? Ze złotą koroną i złotą kostkę, tą, którą gra. To jest dokładnie ta sama kostka, ja zrobiłem zdjęcie. Więc to będzie troszeczkę fanu, prawda? I to na razie takie rzeczy przygotowałem. Jak wspominam, to nie zacznie się 1 stycznia, ale chciałbym właśnie z wami porozmawiać na ten temat, jakiejś konsultacji zasięgnąć, więc w tej chwili prawdopodobnie, jeśli to się pokaże, to będzie $1.99, czyli to jest około 6 zł, prawda, ta dotacja na wsparcie mego kanału. Potem zobaczymy, ja nie sądzę, że prawda, skonsultujemy tę sprawę, zobaczymy o czym sobie najbardziej, co was interesuje, z tym, że przypominam, ciągle wisi ta sprawa copyright claim nade mną, prawda, i mam już jeden strajk, jeszcze 2 dostanę zagranie czyich rzeczy, więc mój kanał zostanie zamknięty, w siną dal pójdę sobie, prawda, z YouTube. I słuchajcie, już zapomniałem, o czym chciałbym powiedzieć, więc te rzeczy, to będzie na moim kanale, aha. Więc to są drobnostki. Słuchajcie, najważniejszą sprawą, którą zaoferuję członkom swojego kanału, będą bardzo prywatne, bardzo szczegółowe lekcje. Więc ja to wyobrażam sobie, że będę siedział z gitarą, tak jak tu dzisiaj na początku, i będę to kierował do jednej osoby, wiecie, tak jakbym był na lekcji ze swoim studentem. Wiecie. Więc to spodziewam się, że to będą dość ciekawe, bardzo może ciekawe rzeczy dla niektórych, gdzie wiecie, ja ośmielam się stwierdzić, że takich materiałów możecie nie znaleźć w innych miejscach. Wiecie, ja jestem doświadczonym gitarzystą, więc ponad 50 lat z gitarą, więc to może być, postaram się podzielić z wami, prawda, tymi swoimi doświadczeniami na różnych poziomach, prawda, w zależności od czego będziecie oczekiwali, to sobie jeszcze może skonsultujemy, prawda, zanim to się wszystko sfinalizuje, więc myślę, że tego typu rzeczy na początek, prawda. I wiecie, to jak to praktycznie wygląda, jeżeli ktoś zostanie członkiem kanału, zobaczy video, prawda, zębach, wszystko fajnie, ale jak kliknie play, no to zobaczy wtedy informację, że ta informacja jest dla osób szczególnych. Tymi osobami są członkowie mego kanału, prawda, i nie będzie mógł grać tego video niestety. Więc słuchajcie, ja o tym mówię, bo wiem, że ludzie tak robią, że są na tyle bezczelni, że o, oglądasz coś, chcesz zobaczyć, a tu masz, o, zapisz się do mnie. Nie, ja tak nie umiem, to jest nie fair. Ja chcę o tym wszystkim powiedzieć, żebyście nie byli, prawda, disappointed i rozczarowani jakimiś sytuacjami, więc tego typu rzeczy ja będę chciał wprowadzić oczywiście po waszej konsultacji w przyszłym roku, ale jak mówię, to nie będzie 1 stycznia. Z czasem, prawda, sobie zobaczymy, jak to się wszystko ukształtuje. W tej chwili taką dość doraźną sprawą, wiecie, bo to jest naprawdę, tak jak mówiłem, myślałem, żeby przestać robić te rzeczy, kilka razy już w tamtym roku, tylko wasze komentarze odsuwają mnie od tego zamiaru, a więc ja zacząłem zamieszczać takie, jeżeli, prawda, chcesz wesprzeć mój kanał, to proszę kliknij tam, prawda, ja rozumiem, słuchajcie, że to jest po angielsku i to dla większości osób może okazać się kłopotliwe, ale słuchajcie, każda dotacja zrobiona w ten sposób, nawet 10 centów jest dla mnie istotne, wiecie, no bo jak ja mam 1 cent za rok, no to wiecie, jak tu strunę kupić, jak tu set strun kupić, który kosztuje $5, prawda, powiedzmy, no. Więc zwróćcie uwagę również na ten link. Niestety przykro mi, to nie jest po polsku. Ja bardzo chciałem otworzyć tego typu link w Polsce, ale ja przemilczę może, wiecie, oni, ten polski, ten Patronite bardzo dyskryminuje Polonię, więc oni nie chcą amerykańskich pieniędzy z Ameryki. Nie chcą. Oni chcą polskie złotówki.
To brzmi idiotycznie, tak? To się sprowadza do tego. Więc ja próbowałem nawet założyć konto przez internet, nie będąc w Polsce, to jest niemożliwą sprawą, chociaż jeżeli klikniesz, to masz tysiące opłat, jak przychodzi co do czego. Nie, niemożliwe. Nie da się tak. Więc dlatego ja mam amerykański Patronite, który jest po angielsku, który przejmuje każde pieniążki, który przejmuje indyjskie rupie i amerykańskie dolary bardzo chętnie. Polacy tylko przyjmują złotówki i to najlepiej z Polski. Gardzą. Mówię o polskim Patronite, nie mówię o polskim narodzie. Więc ja do nich nawet dzwoniłem, wiecie, to się mija z celem. Nie, oni nie lubią amerykańskich pieniędzy, zwłaszcza ze Stanów, bo tam trzeba było coś opłacić, prawda? Oni i otworzyć konto, oni nie akceptują. Tylko polskie konta akceptują. Najlepiej, które są w Polsce. Więc zachęcam do odwiedzenia tego linku. Może ktoś z Was, prawda, zdecyduje się zajrzeć tam. Zapraszam cieplutko. Jakieś jeszcze inne rzeczy tutaj mam. Myślę, że to chyba w głównym te wszystkie główne rzeczy omówiłem. Powodem tego wideo w zasadzie jest to, że moje wideo zostało z życzeniami dla Was zablokowane, więc wróćmy może do przyjemniejszych świątecznych rzeczy. Jeszcze raz na zakończenie chciałbym w szczególności powiedzieć, życzyć ciepłych świąt Kausiemu za jego wsparcie. Dziękuję ślicznie. Jak również wszystkim innym osobom, wszystkim innym swoim subscribers. Dziękuję za Wasze komentarze. Komentarze są bardzo ważne. Są, pozwólcie, że powiem to po angielsku, tak mi jest wygodniej. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much, guys.